Wąż naga, chroniący Buddę, osłaniający go swoim ciałem, kobra mityczna. Głowy węża naga. Wspinamy się na Mount Popa, po drodze Jadłodajna, wyznawcy świętego Mindao, mnicha z przełomu XIX-XX wieku, który stworzył synkretyzm pomiędzy natami, starymi duchami, i buddyzmem. Święty Mindao, który lubił popalić, a tu jest Jadłodajna. Przygotowanie posiłku. W drodze do Mount Popa świątynia natów, duchów z religii poprzedzającej buddyzm, starszych niż buddyzm. Pielgrzymi idący na szczyt góry Popa, miejsce, gdzie żyją natowie, naty, duchy opiekuńcze, mnisi buddyjscy, synkretyzm religii. Święta. Ubrana w zielony sarong, ogry, duchy leśne kusiły, ale nie wykusiły. I szczyt góry Popa. Pielgrzymki lokalnych mieszkańców Birmy zmierzający na szczyt góry Popa. Liczne stada małp w rejonie góry Popa żyją, złośliwe, trzeba się przed nimi chronić. But on the way, maybe you are already 5 years old, man. Yeah. If you want to get married, maybe I don't know. Popa oznacza góra pełna kwiatów. Otoczenie w dole. Liczne klasztory. Widok spod szczytu góry Popa na sąsiednie wzgórza 1500 metrów wysokości. Ma góra Popa. Jesteśmy na skale wulkanicznej, korek wulkaniczny. 61 lat temu, w 1952 roku, zmarł żyjący tutaj i nauczający w tym miejscu, na tym łóżku, Gohu Mingao, czyli starszy pan Mingao, nauczyciel, który później został świętym. Formą jego adorowania jest przyniesienie mu herbaty, szklanki herbaty i papierosa. On uwielbiał papierosy. Tak jak Machinosz w Gwatemali, u którego byliśmy, który też uwielbia cygarety i papierosy. Tak, palący Bóg. To są jego zdjęcia. Pana Mingao. A tu jest mnich żywy. Świątynia na szczycie góry Popa, czyli góry pełnej kwiatów.
lokalny gość migający.